Dobry wieczór, Karolina Oponowicz. Witam na webinarze Asy Internetu, pierwszym z cyklu webinarów dla rodziców i nauczycieli, które powstają w ramach wspólnego programu Fundacji Szkoła z Klasą oraz Google. Dziś będziemy mówić o tym, jak gadać z dzieciakami w sieci. Kolejne webinary będzie można oglądać co 2–3 tygodnie. Informacje o tym, jakie to będą tematy i kto będzie gościem tych webinarów, można będzie znaleźć na stronie internetowej Fundacji Szkoła z Klasą. Chciałabym jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiedzieć, zanim zaczniemy naszą rozmowę i zanim powitam gości, a mianowicie o haśle, które przyświeca temu programowi. A brzmi ono: świadome i bezpieczne odkrywanie internetu przez dzieci. I w tym kierunku będą szły rozmowy na kolejnych webinarach. Będzie mowa o tym, jak wykorzystywać internet do odkrywania świata, jak kreatywnie z niego korzystać, jak unikać niebezpieczeństw, jak rozpoznawać fake newsy, czy też jak odkrywać to, co jest nieprawdziwe w internecie. Zapraszam bardzo serdecznie, a teraz zaczniemy naszą opowieść dzisiejszą, naszą rozmowę o tym, jak gadać z dziećmi w sieci. Razem ze mną w studiu dwójka gości. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ania Oka, dziennikarka, redaktorka, blogerka. Mama, oczywiście. Mama Aleksego i Klary. Tak, dokładnie. Lat? Aleksy już ma prawie 20 lat i jest jednym z pierwszych dzieciaków, które w internecie w dość młodym wieku prowadziły bloga, a Klara ma teraz 10. Powiemy jeszcze więcej o Aleksym i o Klarze i o ich internetowej działalności, a ja tylko jeszcze dodam, że na blogu Ani, który nazywa się Zabawkator, można śledzić doniesienia o najlepszych zabawkach, grach i książkach. Głównie jest to wychowanie przez czytanie i rozwój przez zabawę. Tak, super. Także zgadza się. Dzięki, Aniu. Nasz drugi dzisiejszy gość to jest Karol Jachymek, doktor Karol Jachymek, kulturoznawca, filmoznawca, który dzisiaj występuje w takiej roli znawcy zachowań dzieci w sieci. Dobrze mówię? Dobrze, tak, dobrze, chociaż to zawsze tak mocno brzmi. Rzeczywiście zajmuję się też kulturą młodzieżową, dziecięcą i bardzo dużo pracuję z dziećmi. No właśnie, to jest ważne, że pracujesz z dziećmi, do tego też będziemy dzisiaj nawiązywać. Ale powiedzcie, jak to jest z tą rozmową o sieci? To znaczy, dzieci, o których rozmawiamy, właściwie urodziły się w takiej rzeczywistości, w której sieć była w ich rozumieniu od zawsze. One tę sieć znają, dla nich jest czymś tak naturalnym jak powietrze. Czy rzeczywiście jest tak, że my musimy z nimi o tym rozmawiać? Przecież kiedy byliśmy mali, nikt z nami nie przeprowadzał żadnej rozmowy o telewizorze, w którym były 2 programy, czy też o telefonie, na który czasem trzeba było czekać wiele lat w kolejce. My nie mieliśmy. No nie mieliście w domu. No to ale powiedzcie, czy ta rozmowa to rzeczywiście jest coś koniecznego? Czy to nie jest tak jak z tą rozmową o seksie? Jak ojciec mówi do syna, choć porozmawiamy o seksie, a syn pyta, co chciałbyś wiedzieć, tato? Jak to z tym internetem jest? Musimy o nim rozmawiać? No chyba musimy. Skoro zaczęłaś tutaj od rozmowy o seksie, ja ostatnio oglądałem kanał Mama Lama, gdzie rzeczywiście była rozmowa dotycząca edukacji seksualnej i spodobało mi się tam jedno bardzo fajne zdanie ekspertki, która powiedziała, że edukacja seksualna to nie jest edukacja seksualna, to jest edukacja do życia. Więc trochę tak samo patrzę na edukację medialną jako taką edukację do życia. A z drugiej strony ta rozmowa dotycząca internetu no nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie tego, że to my tłumaczymy naszym dzieciom tego, do czego ten internet służy, ale też to dzieci mogą nam pokazywać tę rzeczywistość i ten świat. No rzeczywiście faktem jest, że mówimy o pewnych zmianach generacyjnych. Jeżeli sięgniemy do literatury, to nowe pokolenie no jest określane w różny sposób. To jest pokolenie Igen, pokolenie Z, młodzi cyfrowi itd., itd. Ale rzeczywiście jest to pokolenie osób, które wychowało się w świecie cyfrowym i dla których ten świat cyfrowy jest światem natywnym i które, jak pokazują badania, rzeczywiście na takim poziomie komunikacji z rodzicami ma pewne problemy. Badania mówią, że rodzice niechętnie chętnie rozmawiają z dziećmi na temat internetu i te same badania mówią, że to dzieci bardzo często uczą swoich rodziców działalności w sieci, co tym bardziej podpowiada mi, że rzeczywiście taka wspólna rozmowa jest konieczna dla tych dwóch stron. Mhm. Aniu, podobno 87% rodziców zgadza się, że taka rozmowa jest ważna, że jest potrzebna, że nie tylko kontrola i zakazy, ale też rozmowa. Ale jednocześnie 42% rodziców mówi, że ta rozmowa jest trudna. No dlaczego ona jest taka trudna? Ja mam na to przynajmniej 3 pomysły. Znaczy, to jest oczywiste, że jest trudna i nie powinniśmy się z tego powodu stresować. Pierwsza rzecz to jest ta, o której mówiliśmy, czyli nie mamy wzorów z dzieciństwa. No i raczej nie dorosło to pokolenie ludzi do bycia rodzicami, które już funkcjonowało w internecie. Jeżeli ja chciałam przełożyć jakiekolwiek wzorce z dzieciństwa na życie, wychowanie moich dzieci, to akurat tam internetu nie było. Czyli dla mojego dziecka jest internet tak naturalny, jak dla mnie było to, że już miałam elektryczność. Tak? On po prostu nie bierze pod uwagę tego, że nie ma internetu, ale ja nie mogłam przełożyć tego, co się sprawdziło, co moi rodzice fajnego zrobili w tym temacie, albo gdzie popełnili błędy i ja po prostu musiałam sama eksplorować ten temat i sama dojść do swoich rozwiązań, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że boimy się, rodzice boją się rozmawiać o internecie z tego powodu, że ty pięknie o tym powiedziałeś, jak się przygotowywaliśmy. Bardzo fajne podejście, że to jest wielki plac zabaw, prawda? To jest świetne. Ja to sobie od razu zabrałam, bo to ładnie, fajnie wybrzmiewa w rozmowach z rodzicami, które prowadzę. Ale rodzice wiedzą, że tam są takie same rzeczy jak w normalnym życiu, czyli złe rzeczy, tak? To może być, dziecko może spotkać się z tym, że ktoś je obrazi, ktoś się urazi, że spotka niedobrego nieznajomego, że są nieodpowiednie treści, chociażby seks, tak? Pornografia. I zresztą te nieodpowiednie treści, prawda, zaczynają dominować jako pewien wizerunek internetu. Tak, tak, dokładnie tak, więc tego się boimy i to jest naturalne, to też jest naturalne, to też nie jest to, że jesteśmy, nie wiem, zacofani, że nie chcemy podjąć tego tematu, po prostu się tego boimy jako rodzice. I trzecia rzecz jest bardzo ważna, rzadko się o niej mówi. Bardzo trudno rodzicom zachować coś, co jest potrzebne mega w wychowaniu, czyli autorytet rodzicielski w internecie. Słuchajcie, w życiu jest pewna zamknięta ilość umiejętności, zamknięta ilość wiedzy, którą przekazujemy dzieciom, które uczymy chodzenia, mówienia, śpiewania, pokazujemy im świat i jesteśmy autorytetem. W internecie wchodzimy i tam jest wszystko. My sami tego nie ogarniamy, więc boimy się tej utraty autorytetu i bo źle postrzegamy ten autorytet. Właśnie postrzegamy ten autorytet w taki sposób, jak nas wychowano, że rodzic jest tym, który wie lepiej, który poprowadzi, który umie. Teraz też możemy to zrobić. Też możemy być fantastycznym autorytetem w internecie dla dziecka, tylko że inne rzeczy na to wpływają. Po prostu wystarczy, to jest naprawdę proste, że wykażemy się otwartością umysłu, że wykażemy się ciekawością i że pokażemy, że potrafimy brać dobre rzeczy fajne z internetu. I to jest tylko tyle. I nadal będziemy autorytetem. Także jak tylko zmienimy swoje postrzeganie internetu, to wtedy przestaniemy się tak bardzo bać, ale to jest naturalne, że się boimy. Tylko trzeba o tym rozmawiać, żeby wiedzieć, jak eksplorować, tak, tę nową przestrzeń. Też musimy pamiętać o tym, że to nie jest też proces nowy. W tym sensie, że nowe pokolenia, zwłaszcza, prawda, w takich sferach technologiczno-nowinkowo, też obyczajowych, z reguły wiedzą więcej niż poprzednie pokolenia. Tak. Więc to jest taki proces ciągły, ale też słuchajcie, ja zawsze mam taką z tyłu głowy gdzieś refleksję, że trochę my też zapominamy w pewnym wieku, że my byliśmy dziećmi, prawda? Że my mieliśmy podobne, oczywiście nie takie same, bo to było niemożliwe, ale podobne praktyki i podobnie ważny był dla nas, prawda, jakiś własny świat, własne podwórko właśnie, własny plac zabaw, no ale w związku z tym, że tak jak powiedziałaś, my bardzo szukamy w sobie jakiegoś takiego autorytetu, prawda, kogoś, kto rzeczywiście poprowadzi, tak niekiedy nawet autorytarnie, prawda, ja o to będę głosił, są z tym rzeczywiście problemy. A młodzież bardzo często wie więcej. Karol, a czy jest jakaś cezura? Czy twoim zdaniem jest jakiś moment, kiedy powinniśmy tę rozmowę, czy też te rozmowy zacząć tak świadomie przeprowadzać, jakoś to planować, przekazywać tę wiedzę, te zasady? Jak sądzisz, jak to czujesz? Ja chyba mam od razu problem wewnętrzny, nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Ja mam problem, prawda? Chodzi się, że ja teraz jestem panem, który ma problem, albo panem też... Jesteś ekspertem, masz prawo panem, który nie lubi. Ja mam w ogóle problem z rozmową. Na takim poziomie, bo to wiem, że to źle zabrzmiało, że ja mam problem z rozmową, ale ja mam problem z rozmową w takim sensie, że o to rozmawiamy, nie? Oto jest ten czas, słuchajcie, rozmawiamy teraz. Teraz proszę o spokój, o powagę. Stracona, prawda? Bo to od razu pokazuje, że no oto jest ta podniosła chwila, prawda? No nie wiem. I też jakąś sztuczność od razu wprowadza. Tak, no i mnie gdzieś oczywiście od razu tutaj przychodzą do głowy, no też skoro zaczęliśmy od edukacji seksualnej, prawda, to ona gdzieś będzie nam może też towarzyszyła, prawda, no to od razu wiadomo, mama, tata, prawda, opiekunowie biorą na rozmowę, no to nie będzie dobra sprawa. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy też na statystyki, ten moment rozpoczynania, nazwijmy to bardziej świadomej przygody z internetem jest coraz młodszy. Mówi się o tym, że 6 lat to jest taka granica, oczywiście, prawda, mówimy tutaj o jakichś uśrednionych liczbach. Smartfon, ile mnie pamięć nie myli, to jest chyba 9-10 lat. To jest ten moment. Tak, prawda? Albo pójście do szkoły. Prawda? Albo samodzielne chodzenie do szkoły. To jest ten moment. Zresztą rola smartfona w naszym życiu też jest bardzo interesująca, bo my z jednej strony, prawda, no, daliśmy ten świat smartfonie, prawda, z drugiej strony ten smartfon staje się też swego rodzaju smyczą i o tym na przykład można przeczytać w dosyć ciekawej, choć w miejscach technofobicznej książce Igen. Ja kiedyś pamiętam, miałem taką znakomitą rozmowę z Aldoną z Drodowską, dobrze pamiętam nazwisko, mam nadzieję, że dobrze pamiętam nazwisko, która mi powiedziała, że taką edukację medialną właściwie trzeba rozpoczynać od najmłodszych lat, prawda, nawet nie taką edukację medialną w rozumieniu do internetu, chociaż rzeczywiście, prawda, teraz jak najbardziej mówimy o internecie i ten internet jest tutaj kluczowy, no ale proszę sobie wyobrazić chociażby taką sytuację, że nie wiem, mamy 2-letnie dziecko, które chodzi po domu, w którym jest włączony telewizor, w którym są oglądane reklamy, prawda? Jakby to dziecko cały czas chłonie rzeczywistość medialną, więc rzeczywiście ignorowanie mediów wszelakich no, może powodować daleko idące konsekwencje, choć nie lubię tego. Powinna ta edukacja się już odbywać. A z drugiej strony ja też się zastanawiam, czy ta edukacja w ogóle powinna wyglądać w ten sposób, że o to my siadamy, mówimy, czy pokazujemy właśnie dobre praktyki, prawda, pokazujemy jak korzystać, jak kształtować. A rzeczywiście według mnie, w związku z tym, że powiedziałem, że dla mnie edukacja medialna to jest taka edukacja do życia, ona powinna być taką edukacją dla rodziny, prawda, edukacją rodzinną dla grupy osób, no bo też jakby na przykład trudno wymagać od tego, żeby nasze dziecko rozsądnie korzystało z internetu albo rozsądnie się odżywało, kiedy my jemy hamburgery, prawda? Więc rzeczywiście to jest taki złożony proces. Ja nie lubię wskazywania cezur, ja lubię mówienie o dobrych praktykach. Ale czyli na przykład... A ja od strony praktycznej. Tak, właśnie od praktycznej. Zaraz cię o to, Ania, zapytam. Zaraz zapytam cię o twoje doświadczenia, o Aleksego i o Klarę. Obiecuję, ale tylko jeszcze do Karola. Bo ja jestem też rodzicem. Ja mam dzieci, dwie córki. Jedna ma 13, druga ma 10, więc jestem absolutnie w targecie i mam z pierwszej ręki przykłady na co dzień, wiele przykładów, ale chciałabym też przełożyć na taką praktykę dla rodziców, którzy nas oglądają. Czyli na przykład, nie wiem, biorę tablet i mówię przy dzieciach: ojej, już pół godziny. Ojej, nie wiem, kiedy mi ten czas minął. Odkładam. Jakie jeszcze? Rzuć mi kilka przykładów. O Jezus Maria, to ty mów. Bo chodzi mi o to, że mówimy na takim poziomie generalnym. Pokazujmy dobre praktyki. Zastanawiam się, jak to robić, tak? Czy na przykład wchodzimy, już Ania, już wchodzimy i na przykład mówimy: o rany, wyskoczyła mi reklama. O zobacz, tutaj jestem na Facebooku, wyskoczyła mi reklama. A wyskoczyła mi, bo oglądałam buty. No to teraz znowu mi buty wyskoczyły. Znaczy, ja myślę, że bo ja znowu myślę o jakiejś takiej rzeczywistości, prawda, edukacji medialnej, nie wiem, dziecka, nie wiem, przedszkole, prawda, młodzi i tak dalej, więc trudno też mówić, że wyskoczyła mi reklama na Facebooku, prawda, i trudno mówić też w tym wieku może o algorytmach i tego typu rzeczach, ale o, nie wiem, sposobach korzystania, prawda, to, co możemy oglądać, co udostępniamy, prawda, to, że, nie wiem, warto sobie ułożyć dzień pod względem, prawda, kiedy technologie czy social media w naszym życiu funkcjonują. Jakby mnie trudno mówić o takich złotych, dobrych radach z tej racji, że rzeczywiście ja myślę o tym jako o takim procesie związanym w ogóle z funkcjonowaniem w mediach. A ty jak to uważasz? Aniu, teraz opowiadaj. Teraz, tak, nie, teraz ja dlatego, bo mam tutaj... specjalną anegdotę na tę okazję, bo miałam przygotować wypowiedź mojego syna, który już jest dorosły, tak? Czyli ja już ten proces przeszłam i na żywym organizmie zobaczyłam, jak to funkcjonuje. I niestety jest studentem, widywałam go tylko w nocy trudno nagrać setkę, ale go zapytałam: synu, jak pamiętasz rozmowy nasze o internecie, bo ja jadę dziś o tym opowiadać, w praktyce rodzicom. A on mówi tak: ja w ogóle nie pamiętam takich rozmów. I ja mówię: Jezu, to może ja nie pojadę, no bo chyba coś tu nie zagrało. Ale dalej. Ja nie pamiętam takich rozmów, natomiast pamiętam, co się działo. Pamiętam, jak nie mogłem grać w jakąś grę bez was, a wychodziliście na randkę z tatą, a ja zostałem z babcią i babcia, wtedy miała 60 lat, dostała pozwolenie od was i grała ze mną w grę Tarzana i przechodziła ze mną poziom. Pamiętam, jak pierwszy raz wrzuciłem coś na Facebooka i umówiliśmy się, że zawsze przed wrzuceniem będę ci przesyłał, żebyś zaakceptowała, czy mogę to wrzucić, czy nie. Pamiętam, jak tata siedział, bo ty nie dawałaś rady, i oglądał ze mną, jak ja oglądałam, jak ludzie grają w gry. Pamiętam, jak ty oglądałaś ze mną Niekrytego Krytyka i kupiłaś mi jego książkę z autografem. Pamiętam, jak jechaliśmy na targi gier w Łodzi i siedzieliście z tatą i wszyscy tam szaleli. Wy siedzieliście i widziałem, że jak patrzycie na te telebimy, nie wiecie, o co chodzi. I to wszystko pamiętam. Czyli uwaga, on nie pamięta rozmów. On pamięta co? Praktyki. Praktykowanie internetu i nowych technologii. I to jest klucz, moim zdaniem. To jest to, od czego powinniśmy wyjść. Dlatego ja na warsztatach z rodzicami mówię, jak ktoś się pyta, od jakiego wieku internet, to ja mówię: słuchaj, no zastanów się przede wszystkim, czy ty masz czas na to, żeby mieć dziecko w internecie. Ponieważ jak masz dziecko w internecie, to znaczy, że praktykujesz. Ty siedzisz z nim w telefonie, siedzisz z nim w tablecie, najczęściej w telefonie, bo teraz chyba 97% tak, znaczy to jest w ogóle dzieci w telefonie siedzą. Tablety nie są popularne. Dokładnie, że a laptop to już w ogóle. Nie, laptop jest jeszcze na drugim miejscu. Tablety w ogóle. No ale generalnie, że siedzisz z nim i praktykujesz, więc czy ty masz już czas, żeby siedzieć z dzieckiem w internecie, tak? No bo w momencie, kiedy je tam wrzucasz, to nie zostajesz na miejscu, za bramą i nie mówisz: hej, cześć, baw się dobrze na tym placu zabaw, tylko wchodzisz z nim i jesteś obecny i praktykujesz. Więc rozmowy rozmowami, to co mówiłeś jest świetne, że nie siadasz, nie mówisz: wiesz, a teraz to tylko, że ja bym poszedł jeszcze wcześniej, bo ty mówisz rzeczywiście o tym momencie, kiedy dziecko zaczyna być w internecie, prawda? Ale ono zanim będzie w internecie, ono widzi... Już musi się przygotować. Ono widzi rodziców, prawda? Tak. Czyli to jest trochę... Dzieci teraz konkurują o uwagę rodziców ze smartfonami i my, kiedy mówimy o tym zły internet, nie wrzucajmy tam dzieci, powinniśmy najpierw zobaczyć tę drugą stronę. No tak, ale dzieci wydzierają ten czas od nas z naszych smartfonów. Tak, więc ja trochę o tym też mówiłem, prawda? Że rzeczywiście, kiedy już jesteśmy wreszcie, że teraz też przed nami trudna rzeczywistość, bo patrząc na taki pejzaż medialny, to nie jest tak, że mamy gwarancję, że oto będziemy uczyli nasze dziecko Facebooka, prawda? Nie. Cały czas się zmienia. Prawda? To jest absolutna sinusoida, ale to, co ja miałam na myśli, to rzeczywiście ten etap przed, prawda? To nie chodzi o to, że kiedy, no nie wiem, dziecko jest dwulatkiem, że my siadamy mu, prawda? Tylko dlatego, że my, nie wiem, nie dajemy mu tableta z włączonymi filmami na YouTubie po to, żeby... Ale wiesz, jak jest mały, to też z nim siadasz i oglądasz. No bo po prostu... Tak. No tak, bo chcesz też rozumieć jego świat. Bardzo to jest ciekawe, że używasz tego słowa: praktykujesz internet. No, to jest naprawdę... W rodzicielstwie niestety jest to kluczowe, bardzo, słuchajcie, trzeba mieć na wszystko czas. No właśnie, czyli to jest trochę tak jak robienie pierwszych babek w piaskownicy, że siadasz z tym maluchem jeszcze w pampersie i po prostu bujasz się z tymi babeczkami i ono tam nie trafia w babkę, a ty obok niego trafiasz i tą rączkę przytrzymujesz. I to jest analogiczna sytuacja. Czyli nie musimy się tego tak bać. Albo właśnie, prawda, to też powoduje naszą niepewność, nawiązując do pytania, które było wcześniej. No bo prawda, my zakładamy, że musimy być od razu ekspertami. Nie, my po prostu musimy się mądrze nauczyć. Dokładnie. Być dzieckiem w tym momencie. Czyli to, co mówiłam wcześniej, ta ciekawość, otwartość, to nam wystarczy. Nie musimy tam na wszystkim się znać, a broń Boże na technologiach, tak? To już najgorzej. To już w ogóle. To już najgorzej. Od tego są dzieci. Odstawiasz sobie poprzeczkę wysoko i wtedy w ogóle już się boisz tam wejść, tak? No tak, bo często jest tak, że my nie do końca mamy świadomość tego, co oni tam robią, ale albo właśnie, jak już rozkminimy jedną rzecz, na przykład mamy tego 7-latka, który w tym smartfonie ogląda przede wszystkim YouTube'a, jakieś tam swoje ulubione ma postacie i to jest główna jego działalność w internecie. No i rozkminimy ten YouTube, już wiemy, co bezpieczne, wytłumaczymy, że jak coś tam skakuje, że ma informować. I nagle się okazuje, mija chwila, nie wiadomo kiedy, a dziecko już nie siedzi na YouTubie, już jest na TikToku. I zakładasz konto na TikToku, ja założyłam. Tak, oczywiście, moja córka tak prosiła o TikToka, bo wszystkie koleżanki miały, że ja mówię, dobra, czytałam takie złe artykuły na ten temat, zakładam konto na TikToku. I jak zobaczyłam, jak fantastycznie można sobie montować filmy, słuchajcie, to wie, dziewczyno, zakładaj konto na TikToku, zasady są takie jak zwykle. Oglądam wszystko, co robisz, czy tata, mamy dostęp do tego i publikujesz tylko to, na co się zgodzimy, tak? Jeżeli to będzie wartościowe, nie wiem, coś rysujesz, pokazujesz, jak coś się rysuje, tak? Mówię o jej bajce, czyli tym, czym ona się zajmuje. To jest fajne, to jest dobry content, to jest content, który nie godzi w twój wizerunek, to jest content, który komuś się może przydać. Proszę bardzo, możesz opublikować, ale założyłam najpierw konto na TikToku. Trzeba mieć na to czas. Zanim mówiłam z wrażenia, Ania. Naprawdę. No to jest to praktykowanie. Ale to jest to, o czym mówisz. To z synem sprawdziło się, więc tą samą ścieżką już podążam z córką. Jest no właśnie, łatwiej. Bo o tym chyba nie wspomnieliśmy, że twój syn prowadził jeden z pierwszych blogów książkowych, nagradzany właściwie. Tak, dlatego o tym chciałabym wspomnieć, bo dziś chcielibyśmy razem odczarować ten internet, tak? Czyli pokazać, że może być mnóstwo dobrych spraw i jeżeli praktykujecie z dzieckiem internet, jeżeli jesteście obecni, mogą się cuda dziać. Mój syn w wieku 10 lat założył bloga i to było bardzo dla nas trudne i bardzo wymagające i gdybym teraz miała się cofnąć do tamtego momentu, wiedząc ile to będzie od nas, rodziców, wymagało pracy i nie chodzi o pracę, że my coś mu pomagaliśmy na blogu, tylko tych wszystkich rzeczy dookoła, tak? Co zrobić, jak ktoś do niego napisze? Słuchajcie, no kiedyś się nie czytało listów do dziecka, tak? A teraz, no niestety, jak ktoś pisze do twojego dziecka, masz prawo to odczytać, zasady się zmieniły, tak? Bo to jest jego bezpieczeństwo w internecie, bo cały świat ma do niego dostęp, tak? Ale to było tak, że mieliście jego hasła i loginy i wszystko. Po prostu wchodziliście? Mamy... Czy on wam przychodził i mówił, mamo, dostałem taki list? Absolutnie pełen dostęp. W momencie, gdy dziecko występuje pod imieniem i nazwiskiem w internecie jako ono, nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Pamiętajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie. To się później zmienia, ale to się zmienia w taki sposób, jak ty mówisz, że nie można postawić granicy, tylko po prostu patrzysz, jak dziecko już porusza się. Chociaż ja też bym poszedł krok dalej, bo ty mówisz o takim pozytywnym internecie, kiedy, prawda, towarzyszymy. Ja wolę myśleć jeszcze szerzej, czyli ja wolę, może kiedy naiwnie, nie towarzyszymy? Znaczy nie, nawet nie o to chodzi, że nie powinniśmy towarzyszyć, prawda? Tylko mi chodzi o to, że ja jednak mimo wszystko lubię myśleć o internecie jako o takiej przestrzeni, gdzie jednak jest dużo pozytywnego, nawet, prawda? Tak, oczywiście. Tak. Nie, to oczywiście, że tak. Ja tylko... Tak. Ja jestem praktykiem, tak? Tak. Od strony rodziców. Ja spotykam się, rozmawiam, prowadzę warsztaty i jestem z rodzicami i jakby znam ich bolączki, więc chcę powiedzieć, że Aleksy prowadził tego bloga przez 5,5 roku. On jest w ogóle umysłem ścisłym matematykiem, ale uwaga, fantastyczna szkoła pisania. Tak. Fantastyczna szkoła konsekwencji, zaczynanie, kończenie zadania, słuchajcie, w tym wieku 10-15 lat, świetne rzeczy, przygody, które mu się wydarzyły, wywiady z najlepszymi pisarzami polskimi i zagranicznymi, udziały w fantastycznych imprezach, nagrody polskie i zagraniczne, wyjazd do Brukseli, gdzie dostał nagrodę za drugie miejsce, najlepsze treści dla dzieci do 18 lat i w ogóle, naprawdę to była przygoda, tylko że my byliśmy tym zapleczem od bezpieczeństwa, tak? Ale też on się nauczył tego internetu. Mogę powiedzieć, że obserwując jego i jego rówieśników bardzo szybko, w wieku 15 lat on był całkowicie świadomym już uczestnikiem internetu, tak? Więc naprawdę można znaleźć dobre rzeczy, tylko musimy być obok. I nie chodzi o to, że robić coś za dziecko, tylko być cały czas i to, co kiedyś też mówiliśmy na spotkaniu, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy, obserwować, być obecnym, ale nie oceniać, tylko wspierać, tak? Bo wtedy dzieją się dobre rzeczy. Chociaż badania pokazują, że rzeczywiście młodzież jest dosyć świadoma. Coraz bardziej świadoma prawda, jakichś kwestii prywatności. O prywatności, tak, o zagrożeniach. Znaczy w ogóle o zagrożeniach, chociaż ja jeszcze jakby wytłumaczę się z tej mojej myśli, jakby wrócę znowu do tego pierwszego pytania, prawda, że my się boimy tej rozmowy o internecie, bo rzeczywiście też to, że ta narracja na temat social mediów, internetu, prawda, w związku z tym, że ona jest negatywna, powoduje, że prawda, jeżeli dziecko chodzi w same, nie wiem, siedzi w smartfonie, to co ono tam robi? Prawda, strony z pornografią, patostreamer, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tym, mówiliśmy o tym przed nagraniem, były badania chyba u Pyżalskiego, tak mi się wydaje, dotyczące motywacji oglądania patostreamów i dlaczego wyszło z tego badania, że młodzież ogląda patostreamy? Z ciekawości albo że się nudzi, prawda? Oczywiście no, były inne też motywacje. Nie jest to negatywna motywacja, prawda? Tak samo na przykład trafia na strony z pornografią. Dlaczego trafia na stronę z pornografią? Przez przypadek, prawda? Tak. No oczywiście no, jakby nie pochwalamy tych praktyk, ale to pokazuje, że nie ma tutaj jakiejś... Dzieci prawda? Nie mają złych intencji, chociaż no, ten świat bywa. No tak, ale to jest... Podejrzewam, że motywacja jest całkiem podobna jak nasza motywacja. Oczywiście. No bo dlaczego my oglądamy głupie filmiki? Szukamy tego samego. Bo są ciekawe, albo bo się nudzimy, oczywiście. Albo bo akurat wskoczyły, no to już leci. Albo dlaczego wchodzimy na te media społecznościowe, dla tak zwanej beki. Albo bo szukamy kontaktu, no to siedzimy w tych Instagramach, czy też WhatsAppach, na WhatsAppach i na Messengerach całymi wieczorami, bo mamy 5 znajomych z różnych sfer życia i musimy różne rzeczy załatwić. Więc to są podobne motywacje. Ja bym powiedziała, że są bardzo ciekawe motywacje. Na przykład bardzo często spotykam się z tym, że dzieciaki szukają pomysłu na siebie. Jak mogę zaistnieć? Co mogę zrobić? Ludzie mają różne ciekawe hobby. Ten, nie wiem, robi makatki. W życiu nie słyszałam o czymś takim jak robienie makatek. A tu jest mnóstwo teraz osób... w naszym wieku kompletnie, prawda? Ale nie mieliśmy takich możliwości. No właśnie, o tym mówię, że nie mieliśmy nisz, prawda? Dokładnie. Nie mogliśmy znaleźć niszy. To wyglądało niegroźnie. A teraz jak jest takie są ogromne możliwości, to my się jako rodzice słusznie oczywiście tego boimy, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale pamiętajmy, że motywacje dzieci, jeżeli chodzi o wchodzenie do internetu i szukanie tam ciekawych rzeczy, cały czas powtarzam ten plac zabaw wielki, one są zazwyczaj, a przynajmniej na początku, całkowicie czyste, tak? One szukają tego, co my. Rozrywki, kontaktu, relaksu, pomysłu na siebie, uwagi, sposobu na zwrócenie na siebie uwagi, stworzenie swojego lepszego wizerunku. Tak? Znowu ja cofnę się do badań. Czego młodzież szuka w internecie? Muzyki, filmów, rozrywki, kontakt. To są jakby to rzeczywiście... Samo, tak. O jednej rzeczy ważnej chciałam powiedzieć. O tym, co zrobić, kiedy to, co widzimy w internecie, jest z naszej perspektywy po prostu idiotyczne. Znaczy widzimy, że nasze dziecko ogląda coś, czego my nie pochwalamy. A to jest bardzo często, no już mówiliśmy o patostreamerach, albo mówimy o gamingu, tak? Z naszej perspektywy często to, że ono robi ileś tam godzin bez sensu, to jest właśnie bez sensu. Albo, że oglądają dziewczyny, teraz nastolatki oglądają filmiki z makijażami, oglądają filmiki ze stylizacją i po prostu dorosły na to patrzy i myśli sobie, rany Julek, strata czasu. Ale tak się zastanawiam, czy to jest ten komunikat, jaki my powinniśmy dziecku sprzedać. Znaczy, patostreamów na pewno nie pochwalamy. No tak, to już padło. Ale tych rzeczy, które one w tym internecie robią, Karol, ty jesteś ekspertem od tych tak zwanych internetowych zjawisk. Znaczy, ja tych rzeczy uczę w ogóle nauczycieli. Że my sobie oglądamy gamingi, my sobie oglądamy memy, my sobie oglądamy cringe, dramy. Żeby mogli dialog nawiązać. Żeby mogli dialog nawiązać, ale ja mam też taką... Ja powiedziałem, że ja mam problem, ja mam przewrotne podejście. Bardzo często patrzymy też na tego typu zjawiska empatycznie, prawda? Czyli na przykład zaczynamy zastanawiać się, co jest pozytywnego w dramach internetowych, prawda? Albo, znaczy z czym one są związane, prawda? No ten przykład streamingu jest oczywiście przykładem z naszej perspektywy może jakimś takim przykładem ekstremalnym, ale e-sport, prawda? Duże pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że znaczy ja na pewno jestem osobą dosyć daleką od tego, żeby oceniać tego typu praktyki, prawda? Mówiliśmy o różnych zjawiskach internetowych. Karol Jachymek nam tutaj wyliczył listę skomplikowanych słów, których rodzice często nie rozumieją w dużej części. Opowiadał o tym, że sam z nauczycielami, z którymi pracuje, ogląda te rzeczy i że się nawet wkręca. Absolutnie. Rzeczywiście patrzymy na te różne zjawiska. Takim moim podstawowym podejściem jest to, żeby podchodzić do nich empatycznie, prawda? Żeby starać się zrozumieć świat młodzieży, bo no, jestem głęboko przekonany, że każdy z nas, albo każda z nas, jeżeli przypomni sobie nasze dzieciństwo, to okaże się, że mieliśmy jakieś praktyki, zabawy, powiedzonka, prawda? Tak. Na które starsze pokolenie patrzyło no, z pewnym dystansem. Oględnie mówiąc. Oględnie mówiąc. Ania, oceniać, nie oceniać, mówić, nasze wartości przekazywać? Słuchaj, jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy... Tak. Słuchajcie, przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, praktykujemy i jesteśmy obecni. Ale tak jak mówiłam wcześniej, jesteśmy obecni nie oceniająco, tylko wspierająco. I w momencie, gdy zaczynamy oceniać, przegrywamy od razu. To mogę od razu powiedzieć, że oceniasz, przegrywasz, bo dziecko więcej ci nie pokaże, czym się zajmuje w internecie. A to nie o to nam chodzi, bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, to nie będziemy mogli reagować i przekazywać naszych wartości gdzieś tam w ukryty sposób. I to jest tak samo jak z każdą inną kwestią wychowania. Ja to zawsze mówię z rodzicą, z którymi rozmawiam, że w rodzicielstwie bardzo ważne jest opanowanie kamiennej twarzy, tak wiecie, w sekundę. Dzieje się coś dziwnego, dziecko zadaje dziwne pytanie, widzisz coś, co ci nie odpowiada. Najpierw zrób kamienną twarz, zastanów się, co stracisz, co zyskasz, jak zareagujesz. I w momencie, gdy, to oczywiście jest trochę anegdotyczne, ale tak powinno być, w momencie, gdy widzicie coś bardzo dziwnego w internecie, co dla was jest bardzo dziwne, ale jeszcze nie rani jakichś uczuć, tak. Nie są to jakieś dramatyczne rzeczy i nie jest to coś, co natychmiast trzeba, na przykład okrutne, tak, wyłączyć i po prostu zareagować. Tylko to jest dziwne, to jest niepokojące, nie widzicie w tym wartości. Cringe'owe. To po prostu siadacie i próbujecie znaleźć to, czego wasze dziecko w tym szuka, bo ono z jakiegoś powodu to lubi. Z jakiegoś powodu to ogląda, prawda? Tak jak ty z nauczycielami, siadacie z dzieckiem, z tą kamienną twarzą i po prostu bez takiego fu oceniające, ale co to za głupoty, tylko po prostu oglądacie i staracie się wejść w jego świat. Zempatyzować. Dokładnie, to jest ta praca rodzicielska. To po prostu trzeba sobie to wliczyć w koszty rodzicielstwa, tak? Bardzo ważne. Że wiesz, wchodzisz i po prostu patrzysz, czego ono tam szuka i mało tego. Ale czym to też dla niego jest, prawda? Dokładnie. Czyli no, mamy tego TikToka, prawda? Spójrzmy na tego TikToka oczami dziecka, nawet zróbmy sobie jakąś mapę, nie wiem, empatii. Załóżmy konto. Załóżmy konto, prawda? Chociaż ja też mówię, słuchajcie, że to nie jest, nie wiem, jeżeli nasze dziecko lubi, nie wiem, streaming, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz nagle zaczęli grać, prawda? Ale patrzysz, co robisz, oczywiście, że poznajesz to. Ale zastanówmy się, znaczy, bo te aplikacje, te przedmioty, te gadżety, one mają pewną narrację, znaczy one mają pewną historię, one po coś są, prawda? Tak. I właśnie ja też powtarzam jedną bardzo ważną rzecz, że to jest bardzo ważne, żeby te aplikacje, te gadżety, te słowa, które używają nasze dzieci, nasza młodzież, żeby one były, bo one też dają takie poczucie wspólnoty. To jest wspólny kod, to jest jakiś kod generacyjny, kod, który buduje przynależność. Ja też bardzo często powtarzam, że zwłaszcza w kontekście języka młodzieżowego, że my rozumiejmy go, ale nie używamy. Dokładnie. Bo to jest takie dokładnie tak. Ja używam, ale ja jestem... Ale tak, nie, słuchajcie, naprawdę, dokładnie tak powinno to wyglądać. Natomiast... wracając do wartości, tak żebyśmy się nie bali, że te wartości gdzieś tam uciekają, ponieważ możesz powiedzieć, przecież oglądając coś, to nie jest tak, że musisz po prostu z zachwytem to oglądać, ale możesz powiedzieć, o to było zabawne, tu nie za bardzo łapię. Tak ja jak siedziałam i oglądałam te gry z moim synem, jak ktoś gra i on to ogląda, to powiedziałam, ja wymiękam, ja nie dam rady, tak nie próbujmy też się stylizować na jakiegoś nastolatka, tak? Czy na, absolutnie. Tak, mówię, nie wiem, może tata będzie z tobą to oglądał, tak? Może on coś w tym fajnego ale można zobaczy, też pokazać coś swojego, prawda? Na zasadzie. Tak, ale jest jeszcze jedna fantastyczna, powiedziałabym, możliwość wejścia do świata dziecka, bo to jest też taka sytuacja, internet, gdzie to dziecko może być naszym przewodnikiem, gdzie to my możemy się od niego nauczyć. I no to jest, myślę sobie, że dzieciaki uwielbiają coś takiego. Sama wiem, kiedy proszę córkę, słuchaj, tu jestem na Instagramie, nie wiem, jak tutaj zrobić repost, pokaż mi. Ja widzę, jak ona fantastycznie w to wchodzi i być może te tak zwane nowe zjawiska internetowe to jest też moment, kiedy można tą więź jakoś wzmocnić, kiedy można zrobić coś razem, odkryć coś razem albo pozwolić dziecku nam coś pokazać. pokazuje ci, że jest, ty pokazujesz dziecku, że jest partnerem, tak? Liczysz się z nim, szanujesz, to jest bardzo fajne. Im starsze dziecko, tym więcej takich sytuacji, więc naprawdę można z tego coś wyciągnąć. Chociaż trochę żartobliwie mówiąc, im częściej my będziemy na Instagramie, tym częściej młodzież z tego Instagramu będzie wychodzić, prawda? To prawda, to prawda. To tak jak to też zależy od wieku. No jeżeli, nie wiem, podejdziemy do nastolatka, nastolatki, pokaż mi, prawda, co zrobić na Instagramie, możemy też się spotkać z pewnym buntem. Może się też okazać, że będą osobne konta, takie konto dla rodziców oficjalne. Zresztą jest takie zjawisko. Tak. Trochę do czegoś innego służy, Finsta się nazywa, czyli taki ale Instagram. To jest bardzo też ciekawe, o czym mówisz, bo w momencie, wracając do tego, że jeżeli nie zaakceptujemy, nie będzie tej obecności wspierającej, a nie oceniającej, będzie oceniająca, to możemy nie wiedzieć o tym, że nasze dzieci mają konta w różnych miejscach, bo już to oceniliśmy i one nie mają ochoty się zderzać z naszą awersją do tego, z naszym ocenianiem, z naszymi komentarzami i nie będziemy wiedzieli, co one robią w internecie i gdzie one są w internecie. Także to jest bardzo ważne. Słuchajcie, opanujcie kamienną twarz. Mówi się o 4 kontach. Mówi się, że 4? Tak. O rany. Średnio 4 konta. Ja tak sobie jeszcze myślę z pokorą, albo przynajmniej próbuję sobie to przypominać, że my naprawdę nie wiemy, jakie umiejętności tym naszym dzieciom będą potrzebne za kilka lat. My możemy oczywiście zgadywać i są różne prognozy, ale być może to, co nam dziś wydaje się zupełnie bez sensu, zbuduje ich życie za jakiś czas. Przecież mamy bardzo wiele przykładów takich osób, które zaistniały fantastycznie i mądrze i konstruktywnie zaistniały dzięki internetowi i robią bardzo fajne rzeczy. No, zresztą inne badania mówią, że nie pamiętam już teraz, 60–80% zawodów jeszcze w ogóle nie istnieje. Dokładnie tak i chciałam powiedzieć, że internet uczy nas. Dla mnie to jest bardzo trudna nauka, słuchajcie, jakby dla mojego pokolenia. I uczy nasze dzieci jednej rzeczy, która na pewno będzie kompetencją przyszłości. Przystosowanie do ciągłych i coraz szybszych zmian. Oczywiście, że to jest, słuchajcie, to jest kompetencja 100%, która będzie, więc akurat to będziemy mogli ogarnąć w ten sposób. Mamy jeszcze 10 minut, więc za chwilę będziemy też przechodzić do pytań, ale super ważny wątek. Karol, opowiadałeś kiedyś o swoich warsztatach i o tym, jak dzieciaki szybko łapią, czego my od nich oczekujemy. Kiedy dzieciaki mówią, jaki jest internet, co z tym, one mówią, internet jest zły, zły. To jest takie pytanie, które u mnie się bardzo często pojawia, zwłaszcza kiedy zaczynamy te warsztaty, kiedy pytam młodzież, no, social media, prawda? Co powiecie o social mediach? No to wtedy bardzo często pojawia się, że one zjadają nasz czas, prawda? Że no my jesteśmy od nich uzależnieni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż dlaczego tak mówią? No, dlatego, że rzeczywiście, prawda, taka narracja wokół tego typu zjawisk jest bardzo często negatywna. My trochę chcemy, prawda, pokazywać młodzieży, czy pokazywać dzieciom, że ten świat cyfrowy jest takim światem... Zależy, że my tutaj mówimy o rzeczywistości cyfrowej, rzeczywistości realnej. Ja też nie lubię tego podziału. Ja zawsze mówię, że internet jest bardzo prawdziwy w tym sensie, że to są pewne zjawiska, które albo wynikają, prawda, tak samo jak nie lubię na przykład mówienia o cyberprzemocy i przemocy. Dla mnie to są jakby bardzo podobne zjawiska. Boli tak samo. Prawda? Chociaż oczywiście są pewne różnice w badaniach dotyczące, no internet też umożliwia, prawda, zupełnie inne praktyki. I też na przykład nie lubię takiej narracji dotyczącej tego, że prawda, no nie wiem, social media spłycają relacje. Ja zawsze wtedy zadaję pytanie, ale jakie relacje, prawda? No bo ja jestem sobie na przykład znakomicie wyobrazić, nie wiem, przyjaźń, prawda, znajomość prowadzoną, podtrzymywaną, prawda, dzięki social mediom. Oczywiście jestem sobie w stanie też wyobrazić mnóstwo negatywnych zachowań, które dzięki, prawda, różnego rodzaju alienacji są jakby obecne czy praktykowane. No, są pewne korelacje dotyczące ze zdrowiem psychicznym, prawda, są, nie wiem, badania dotyczące, nie wiem, Instagrama i wpływu na obraz postrzegania siebie, prawda, są badania dotyczące w ogóle, prawda, takiego upiękniania, nazwijmy to, świata w social mediach. Są pewne korelacje z próbami samobójczymi, zresztą o tym można przeczytać już we wspomnianej przeze mnie książce Igen, która we mnie pewną ambiwalencję wzbudziła. Ale to, co dla mnie ważne, to to, żeby ta narracja nie dominowała. Żebyśmy rzeczywiście nie mówili tylko i wyłącznie o social mediach, o internecie w kontekście właśnie licznych zagrożeń, bo to bardzo często też jest samospełniające się proroctwo. Tak, mówmy o możliwościach. Mówmy o możliwościach. I też a propos jeszcze twojego pytania, jak młodzież mówi o internecie, młodzież mówi tak, jak chcemy usłyszeć. Wydaje się, że my chcemy usłyszeć, tak, to jest niedobre, nie wolno się uzależnić i w ogóle one to odklepują, mówią nam to i idą robić swoje, bez sensów. To zabija rozmowę. Dlatego z niektórych badań wynika, że taki procent nastolatków powiedział, że jest uzależnionych od smartfona, bo zostało zadane takie pytanie, które podpowiedziało, prawda? Dokładnie. Albo jeżeli zadam pytanie, bo słuchajcie, bo jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, która mi właśnie teraz przyszła do głowy, bo my mówimy, słuchajcie, też o tych nowych zjawiskach medialnych w życiu młodzieży i my bardzo często też mamy taką tendencję do tego, że my mylimy generację, czy mylimy pokolenie z postępem cywilizacyjnym, prawda? Bo my mówimy właśnie o tym, że młodzież korzysta z social mediów, prawda? Że młodzież będzie czuła się nieswojo, kiedy nie będzie miała smartfona. A co się stanie, kiedy nam ten smartfon zostanie zabrany, prawda? Tak. Jak dzieci we mgle. Tak, prawda? Jak dorośli we mgle. Tak, się, prawda? Jeżeli zapytałbym was, czy wasz smartfon bywa dla was ważny, prawda, no to tak, nie? Prawda? Oczywiście ja też nie mówię tutaj o tym, żebyśmy teraz na hura wszyscy non-stop korzystali ze smartfonów, prawda? Dobrostan cyfrowy jest absolutnie istotny, ale chciałbym, żeby pewne narracje dominujące zostały odczarowane, zważywszy, że ja mam problem, jak zwykle, też z tym, że jeżeli czytamy różne raporty, badania, one bardzo często są też realizowane z takiej perspektywy, prawda? Założeniem negatywnym. Zastraszanie rodziców. Tak, z perspektywy nie wewnętrznej. To bazuje na lęku. Dokładnie, i to też wyszło... Chociaż też oddając, prawda, są pozytywne, no nie wiem, pozytywny internet pyżalski i tak dalej, takie badania są oczywiście, żeby nie... Jasne, ale trochę wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do tego, co my dzieciom chcemy przekazać, do pewnych zasad. Powiedzcie, czy wy macie jakieś pomysły na to, jak można wesprzeć rodziców w tym oswajaniu internetu na potrzeby swoich rodzin? Ja na przykład mogę polecić, sama z tego skorzystałam i bardzo serdecznie zachęcam innych rodziców, którzy zastanawiają się, jak to ugryźć, jak te rozmowy mają, jak w ogóle rozmawiać z dzieciakami. Bardzo polecam taki poradnik dla rodzin. To też jest fajne, że to jest dla rodzin, czyli też dla nas, dla dorosłych, który powstał w ramach projektu Asy Internetu. I to jest taki poradnik przygotowany przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy z Googlem. Krótka, bardzo praktyczna rzecz. Można na stronie znaleźć i tam są takie przykłady ćwiczeń, takich nawet nie ćwiczeń, takich aktywności, takich zabaw, które się mogą dziać w rodzinie i których na przykład budujemy sobie zasady albo zastanawiamy się nad tym, jak rozpoznawać to, co jest prawdą, a co jest ściemą w internecie. I to jest coś takiego, co nas trochę przeprowadzi, trochę nam pomoże uporządkować własne myśli. Czy wy macie jakieś fajne wskazówki, jakieś pomysły, gdzie szukać wsparcia, gdzie rodzice mogliby szukać wsparcia, jeśli chodzi o te internetowe rozmowy? Co byście podpowiedzieli? Znaczy, ty powiedziałaś już taki konkretny, odeślemy, tak, będzie pewnie jakiś link do tego. Tak, na pewno będzie. No to ja powiem znowu z praktyki. Korzystajmy z intuicji rodzicielskiej. Znaczy, jeżeli stawiasz dziecko przed nowym wyzwaniem, jeżeli przed nową społecznością, w nowym miejscu, to dajesz mu jakieś wskazówki, tak? Więc moje intuicyjne pierwsze wskazówki, które dałam synowi, moim zdaniem się w ogóle nie zmieniają. To są takie podstawy, które powtarzam rodzicom i z których naprawdę można skorzystać zawsze, to jest chociażby to, że kiedy wpuszczasz dziecko do internetu, ale już wpuszczasz je. W sensie, że dostaje swój internet, mając te 9-10 lat, tak? Moja córka w 4. klasie dostała dokładnie tak, jak zaczęła sama chodzić, telefon z internetem. To daj mu kilka podstawowych wskazówek. Na przykład już musi wiedzieć, że musi chronić swój wizerunek, że w internecie jest również personą i że ma wizerunek, tak? To jest pierwsza rzecz podstawowa. Zastanów się, czy w zwyczajnym życiu powiedziałabyś to, zrobiłabyś to, dałabyś takie zdjęcie, to wpływa na twój wizerunek. Druga rzecz to to, że zawsze zostawia ślad. Że wszystko cokolwiek zrobi, nawet jeżeli potem wykasuje, zostawia ślad. To są takie podstawy totalne, tak? No i trzecia rzecz to, jak wchodzimy w internet. Dzieci wchodzą w internet i nagle, szczególnie wydaje mi się, że dziewczynki mają taką tendencję do od razu dostarczania kontentu. Ona by chciała od razu robić sobie zdjęcia, wrzucać i w ogóle. Więc uczymy dziecko, że najpierw jak wchodzi do internetu jest odbiorcą, ono się rozgląda, ono patrzy co się dzieje, przy naszym wsparciu oczywiście, ono ma się rozejrzeć i zorientować w sytuacji. Potem jest uczestnikiem, czyli ewentualnie może coś gdzieś skomentować, tak? A dopiero na końcu, jak zrozumie zasady, może być dostarczycielem kontentu, tak? I to są takie podstawy, takie pierwsze wskazówki, które dajemy, tak? Poza bezpieczeństwem, no, które oczywiście zawsze dbamy. Czyli taka intuicja rodzica, dokładnie tak jak w życiu normalnym byś dawał wskazówki, tak samo dajesz na to rozpoczęcie drogi internetowej, tak? Takie wprowadzenie. Takie po prostu. Bierzesz za rękę i te pierwsze tak, babki w internecie w ten sposób robisz. Dokładnie tak. Ja się z tym zgadzam i rzeczywiście też jakby myślę, że kiedy będziemy rozsądnie szukać w internecie, to też znajdziemy mnóstwo, nie wiem, instytucji, stron, prawda, przykładów ćwiczeń. Ale rzeczywiście te podstawowe zagadnienia, które też ten podręcznik, o którym przed momentem powiedziałaś, realizuje, to rzeczywiście mówienie o tym, co udostępniamy, prawda, komu udostępniamy, jak udostępniamy, jakie to może mieć konsekwencje. No coś, co mnie szczególnie interesuje, prawda, zwłaszcza jeżeli mówimy o tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, czyli rzeczywistości postprawdy, fake newsów, baniek, prawda, to jak rozpoznawać informacje. No jeżeli sięgnęlibyśmy do tego podręcznika, to mamy też, nie wiem, silne hasła, phishing i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko brzmi jakoś straszliwie groźnie. Na początek, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy, no, nie wiem, nie mamy kompetencji, żeby uczyć dziecko, prawda, jak rozpoznać kłamstwo, albo czym jest kłamstwo, albo czym jest reklama w internecie. Albo czym jest reklama, co tam się dzieje. Mamy, nawet jeżeli nie uczestniczyliśmy w szkoleniach z fake newsów, to mamy nasz zawsze... Jakby wiemy. Zawsze mamy zdrowy rozsądek. Tak, to jakby ja się... Prawda? Tak, to bardzo się cieszę. Mamy wspólne stanowisko. Bardzo się cieszę. Cudnie, że doszliśmy do tego. A teraz obiecane pytania. Pierwsze. Czy rozmowa pisana bez emotikonów jest jeszcze możliwa? I czy warto jeszcze uczyć dziecko tak się komunikować? Czy może lepiej samemu iść z nurtem? Chcesz zacząć? Nie, ty mów. Ja? Dobrze, to już mówię. Słuchajcie, jest możliwa rozmowa bez emotikonów, natomiast czy jest konieczna? Czy to jest takie bardzo ważne, żeby bez tych emotek rozmawiać? Ja mam jeden argument za tym, że uczę swoje dzieci zawsze dobrze pisać w internecie. Znaczy one się porozmawiają swoim językiem, one wstawiają emotki i tak dalej. Ale ja zawsze tłumaczyłam i pierwszemu i drugiemu i zawsze jak tylko rozmawiam z dzieciakami, to mi to mówię, że kiedyś kompetencją przyszłości będzie pisanie pełnymi zdaniami i pisanie składnie. Naprawdę, to będzie jedna z kompetencji przyszłości. I w związku z tym trenuj, kochanie, w internecie. Teraz jedną z kompetencji, o ile mnie pamiętam, mieli, jest tłumacz emoji w ogóle. W drugą stronę, prawda? Wiesz. Że są jakieś zawody, że tłumacz emoji. Bo to nie jest prosta sprawa. No to nie jest. Czy nie to jest rwi uniesiony, czy jedna brew? Zapraszam na moje szkolenia, bo emoji mają podwójne, potrójne, poczwórne sensy, w tym sextingowe, że tak to ujmę. To idziemy. Tak. No dobrze, idziemy. To ja się zapisuję. Ale słuchajcie, nie. Ja mam podobną refleksję. Ale potem tylko nie mogę tego na koncie instagramowym mojej córki zamieszczać. Nie, potem już jest koniec. W tym sensie, że ty wiesz, wysyłasz do kogoś coś w pierwszym znaczeniu wysłać, mówisz o jej nie, prawda, to już jest zmienione. Czyli sam sobie cenzurę. Koniec, prawda? Czyli jakby zgadzamy się z tym, że nie jest to takie straszne, żeby rozmawiać z matkami. Natomiast zawsze fajnie jest, kiedy dziecko jednak potrafi też się komunikować od strony redakcyjnej. Pewnie się ze mną zgodzisz, że z dużej litery, kropka na końcu, gdzieś tam przecinki są i pełne zdanie też napisać. Ja myślę, że my mówimy też o trochę innych kompetencjach niż kompetencje cyfrowe, w tym sensie, że umiejętność napisania prawidłowego maila, prawda, nie wiem, szanowny, prawda? No wiesz, moje dzieci się komunikują z nauczycielami przez Messengera, w związku z czym rozumiesz? Tylko że ja mówię, że jakby wszystko zależy od kontekstu, prawda, czyli... Tak. Jeżeli chcą się bawić, niech piszą za umiejętności, też ma, prawda? Też ma swój savoir-vivre i tak jak możemy mówić w szkole hej, yo, to też musimy powiedzieć dzień dobry, dobranoc, czy tam do widzenia. Powinniśmy to umieć, prawda? Czyli znowu zdrowy rozsądek, trzeźwość. Drugie pytanie. Dzieci mogą dzięki internetowi realizować swoje pasje i rozwijać swój potencjał. Wszystko zależy od tego, jak internet będzie wykorzystywany. To właściwie nie było pytanie, tylko komentarz. Mówiliśmy o tym, prawda? Że to nie jest tak, że całkiem beznadziejny jest internet i że... Nie, jeżeli będziemy obecni, będziemy go praktykować w fajny sposób, będziemy mieli na to czas i będziemy wspierać, to naprawdę można dużo... Znaczy, wiecie, no, oczywiście zawsze coś złego spotka dziecko w internecie, bo nas też, no ale jak wyjdzie na ulicę, i pojedzie metrem, też to się może wydarzyć. Tak, chociaż oczywiście, prawda, jeżeli patrzymy na badania, teraz zamieniam się trochę, wchodzę w inną postać, jakby ten hejt jest rzeczywiście obecny, mowa o nienawiści jest bardzo silnie obecna, ale pamiętajmy też o tym, że na przykład jeżeli nasze dziecko, nie wiem, chce zostać blogerem, blogerką urodowym albo streamerem. Blogi się kończą. To nie oznacza, że będzie miało bardzo złą przyszłość. No właśnie, tego się trzymajmy. Rozmawialiśmy o rodzicach, o rodzinach, a nie rozmawialiśmy o dziadkach, a tymczasem pojawia się takie oto pytanie, jak włączać dziadków w rodzinne praktykowanie i rozmawianie z dziećmi o internecie? Mój sposób jest taki, zawsze go polecam, w ogóle polecam łączenie takiego bycia razem seniorów i dzieci, to przede wszystkim najpierw znaleźć dla dziadków coś fajnego w internecie. Najpierw dziadek, babcia muszą złapać haczyk, że w internecie są fajne rzeczy. Jak oni sami się przekonają do internetu, to będą z dziećmi robić różne rzeczy. Mogą na przykład oglądać chociażby jakiś fajny wspólny serial, autentycznie. I to są takie proste, dobre rzeczy, więc mogą, żeby nie robić takiej roli dziadka, babci, że ono tylko ma pilnować, żeby dziecko nie siedziało w internecie. Bo słuchajcie, od razu to też wpływa na... Nie budujmy narracji, że seniorzy... dziadek nie kumają. No właśnie o to chodzi, że to nie może być tak, że dziadek i babcia mają służyć do tego, że jak nas nie ma, to wtedy dziecko nie siedzi w internecie, bo relacja nie jest fajna. A poza tym ja tylko dodam i właściwie przypomnę, bo już o tym mówiłam, że ten podręcznik, czy też ten poradnik dla rodziców Fundacji Szkoły z Klasą, on jest właściwie poradnikiem dla rodzin. Tak. Więc tam są takie też pytania, na które mogą sobie odpowiedzieć dorośli w różnym wieku, o różnej metryce. Także myślę, że dziadkowie, rodzice i wujkowie i ciocie też mogą zadać sobie takie pytanie, jakie moje dane są ujawniane i w jakich sytuacjach, bo to dotyczy nas wszystkich i odkrywamy to razem. Ostatnie pytanie. Co sądzicie o zakazywaniu korzystania ze smartfonów w szkole? Ten temat pewnie się będzie jeszcze pojawiał w kolejnych webinarach. Dzisiaj krótko. Zakazywać czy nie zakazywać? Nie zakazywać. A dlaczego? Karol, dlaczego? Znaczy wszystko zależy oczywiście od kontekstu, prawda? Czyli jeżeli jakby siedzimy... Młodzież siedzi w tym smartfonie, prawda? I nie wiem, nie uczestniczy w zajęciach, chociaż ja w takich sytuacjach zawsze proszę nauczyciela, nauczycielkę, żeby popatrzył na siebie, nie na tę młodzież, bo jakaś przyczyna siedzenia w internecie też może być. No ale smartfony można znakomicie wykorzystać w edukacji, prawda? Dokładnie o to chodzi. Więc jeżeli chodzi o mnie, to... Jeżeli one w jakikolwiek sposób odgrywają rolę w edukacji, czy nawet nie w edukacji, w zajęciach, w czymkolwiek, to mogą korzystać dzieci w szkole, ale jeżeli nie odgrywają, no to absolutnie nie, dlatego bo wtedy dajmy czas dzieciom chociażby na przerwach, na budowanie tych relacji takiej, które lubimy najbardziej, czyli twarzą w twarz, tak? Wtedy smartfon nie jest potrzebny. Po wyjściu ze szkoły jak najbardziej. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Mam wrażenie, że zarysowaliśmy tyle wątków, że należałoby te nasze rozmowy webinarowe prowadzić do czerwca 2025, żeby je wyczerpać. Kto wie? Na przykład ja bym bardzo potrzebowała rozmowy o zasadach, która gdzieś tam się tylko zarysowała. Ja bym potrzebowała takiej rozmowy więcej, ale to jeszcze będę rozmawiała. Badania mówią, że zasad nie ma. Nie ma i to jest też super, czy są, czy nie ma. Jestem przekonana, że tych tematów będzie jeszcze sporo i też wiem, że będą one na bieżąco też dostosowywane do tego, jakie będzie zapotrzebowanie, dlatego nie podajemy żadnej listy. Ta lista jest, ona będzie jakoś modyfikowana. Na pewno wiemy i to możemy już w tej chwili zarekomendować, zaprosić Państwa. 25 listopada będzie webinar o tajemniczym tytule Design Thinking, a to po prostu jest praca projektowa i to będzie opowieść o tym, jak wykorzystywać myślenie projektowe w edukacji, ale to też może być edukacja w rodzinie, nie tylko taka tradycyjna edukacja w szkole. A 5 grudnia, tuż przed Mikołajkami, będzie rozmowa o czymś, czego Karol nie chce nazywać cyberbezpieczeństwem dzieci, tylko po prostu o bezpieczeństwie, tak? O bezpieczeństwie dzieci w internecie. I tu już wiadomo, że będziemy mówić o Radzie Rodziców Asów Internetu. Powstała taka instytucja. Także zapraszam. Proszę śledzić Facebook i stronę internetową Fundacji Szkoła z Klasą. Dziękujemy bardzo za ten czas z nami. Do zobaczenia. Dziękujemy. Karol, Ania, dzięki wielkie. Do zobaczenia. Była super.